Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie bliźnięta wagi i wodniki, kochani, i zapraszam Was do czytania bonusowego na zimę. W tym czytaniu zajmujemy się tylko finansami i sprawami zawodowymi. Każdy znak ma podzielony swój film na trzy części dla osób poszukujących pracy, dla osób pracujących na etacie i dla osób prowadzących własną działalność, biznesy, biznesiki. Sprawdzamy, co dobrze jest wiedzieć zimą w zakresie finansów i spraw zawodowych, na co zwracać uwagę i zaczynamy od bliźniąt. Czasówkę do tego filmu, kochani, znajdziecie w opisie poniżej. Zaczynamy, moje drogie bliźnięta, osoby poszukujące pracy. Ja bym powiedziała, wiesz co, szczerze Ci powiem, zapisz jeszcze raz albo zredaguj swoje CV. Pierwsza moja myśl. Przeredaguj, zredaguj, dopisz coś, powiedziałabym. No tak, jakby swoje mocne strony uwzględnij w tym CV. Nawet jeśli one miałyby się gdzieś znaleźć, powiedziałabym, w drugiej części jakby tego życiorysu, nie być związane z Twoimi bezpośrednimi kompetencjami, nie być związane z Twoimi bezpośrednimi umiejętnościami zawodowymi. To jest pierwsza myśl, która mi przychodzi dla bliźniąt w sytuacji, w której szukacie pracy, bądź będziecie chcieli zmienić pracę, będziecie szukać pracy, przepraszam. Jakby, dobra, idziemy dalej, ale też jakby, i list motywacyjny. W liście motywacyjnym dobrze jest uwzględnić, uwypuklić, dlaczego, jeśli będziesz się starał o pracę w jakiejś konkretnej firmie, na konkretnym stanowisku, co, dlaczego pragniesz akurat tego miejsca pracy, dlaczego pragniesz akurat tego stanowiska, zapytaj siebie o to, a później staraj się to zapisać, uwypuklić, tak? Dlaczego to jest dla Ciebie również ważne, nie tylko dla Twojego pracodawcy przyszłego. 6 kielichów, idź za głosem duszy. 10 kielichów, tu jest dla bliźniąt, no jak pójdziecie za głosem serca, za głosem duszy, słuchajcie, uwypuklicie swoje mocne strony, wskażecie wszystko to, co Wam w duszy gra, to tu jest pełnia spełnienia. 10 kielichów, praca bardzo satysfakcjonująca emocjonalnie i wydaje mi się również, że zwycięstwo na polu zawodowym tutaj się pokazuje dla Was w zakresie finansowym. I w moim odczuciu tutaj to jest punkt wyjścia, to o czym wspomniałam wcześniej. Po prostu macie szansę zmienić pracę bądź dostać pracę, która będzie lub zacząć jakiegoś rodzaju aktywność zawodową, która będzie bardzo mocno skorelowana z Waszymi mocnymi stronami, z tym, co Wam w duszy gra, co Wam podpowiada serce, co tym samym powoduje, że jesteście oryginalni, wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju. Należy to uwypuklić, należy to przedstawić w swoim życiorysie, przedstawić w liście motywacyjnym dodatkowo takiego rodzaju informacje, dlaczego pragnę akurat tego stanowiska, dlaczego jestem wyjątkowym kandydatem lub wyjątkowo dobrze wpisuję się jakby w pełnienie tych obowiązków i nie mam tu na myśli jakichś takich sztampowych stwierdzeń wyciągniętych gdzieś tam z Google'a, tylko po prostu najpierw zapytaj siebie, dlaczego ty, dlaczego to miałbyś być ty, ok, w tym miejscu, na tym stanowisku, a później to zapisz i to jest zwycięstwo. Najkrótsze czytanie, bardzo wprost płynąca informacja. Słuchajcie, przechodzimy do osób pracujących na etacie. Trzeba się pożegnać z fałszywymi tak zwanymi przyjaciółmi w pracy. To jest moje pierwsze spostrzeżenie. W swoim życiu zawodowym, drogi bliźniaku, który pracujesz na etacie, powinieneś opierać się lub współpracować lub mieć oparcie w ludziach, którzy wspierają Twój cel, wspierają realizację Twoich celów. Czyli po prostu są lojalni, uczciwi, oddani i jakby takimi ludźmi się otaczać. I to się tutaj pokazało bardzo silnie. 5 mieczy widzisz? Tutaj są plotki, pomówienia, niedomówienia i jakby to trzeba, nie ma się co zastanawiać, bo te dwa miecze w plecach mogą myśleć, mogą mi wskazywać, że jeszcze się nad tym zastanawiacie, dwa miecze, ale ten człowiek trzyma 3 miecze i odchodzi, więc jemu może być to nie na rękę, że ty się odwrócisz od tych ludzi i może być nie na rękę, że się odwrócisz od tych ludzi, ale wydaje mi się, że dokładnie, że to są osoby, które blokują no, twoje błogosławieństwa, to jest 10 monet, czyli to, co zapewnia ci poczucie stabilizacji finansowej.
bezpieczeństwa emocjonalnego. Taki system trzeba sobie stworzyć, wypracować, moje drogie bliźnięta, odgradzając się od osób, które nie wspierają Was, no, rzucają kłody pod nogi na przykład, zawiszcząc, zazdroszcząc, tudzież powiedziałabym, nie życzą Wam najlepiej. Po prostu odciąć się, świat, sukces, dziękuję. I życie zatoczy koło. Kochani, no takie informacje się pokazały dla bliźniąt pracujących na etatach. Tutaj mogą być też ludzie, z którymi przyszło Ci współpracować, drogi bliźniaku, natomiast oni na ten moment lub w tym roku blokowali Twój sukces swoim brakiem kompetencji. To jeszcze tak mogłabym Wam określić. Generalnie budować się, otaczać się ludźmi, co do których masz, znaczy, co do których wyczuwasz, od których wyczuwasz dobre intencje, tak? Powiedziałabym, no to jest dla Was jakoś szczególnie istotne w pracy zawodowej. No dobra, zobaczmy dalej. Aha, wiesz, co jeszcze mi przyszło do głowy, że jak właśnie pożegnasz kogoś tutaj, już nie będziesz się nad tym zastanawiał, tylko po prostu postawisz na swoim, trochę takiej samolubności wykażesz, to z jednej strony odetniesz jakiegoś rodzaju pomówienia, plotki, niepotrzebne historie, które tak naprawdę blokowały Ci, tak jak wspomniałam, dopływ do Ciebie tego, co najlepsze. Nie pozwól też, żeby ktoś kradł Twój blask. Świeć swoim własnym. Dobra, i teraz zobaczmy dla osób prowadzących działalność. Tutaj jest prośba dla Was, kochani, żebyście nie wpadali w jakąś negatywność, nie sabotowali się sami, nie uprawiali takiego negatywnego self-talku w sytuacjach, w których coś nie idzie zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, że tutaj jakby wszystko wymaga czasu, wszystko się rozwiąże, rozwinie w odpowiednim czasie. I teraz jeszcze taka inna sytuacja, jeszcze jedna jest sytuacja płynąca z tych dwóch kart, powiem Wam wprost, że jeśli chcesz coś wprowadzić nowego w swoim biznesiku i czujesz, po prostu czujesz, że to nie jest ten moment, tak? Że to nie jest ta chwila, że są naprawdę bardzo niesprzyjające okoliczności zewnętrzne, które by mogły położyć Twój projekt albo przynajmniej zastopować realizację tego projektu, nie pokazując go w pełnej krasie, okej? Tudzież jakby nie ukazując w pełni jego potencjału, wyczekuj odpowiedniego momentu. Do tego karty zachęcają. Dwójka buław, tak, możesz się zastanawiać, co mam zrobić. Będzie zmiana, okej. Te wszystkie aspekty, które wydadzą Ci się być zimą negatywne w tym znaczeniu, że blokujące rozwój Twojego potencjału biznesowego, nastąpi zmiana tutaj, przyjdzie odpowiedni moment i jakby widzisz, transformacja. Czyli jak dla mnie, drogi bliźniaku, tutaj dla Ciebie prowadzący działalność biznesową, działalność gospodarczą, pokazuje się informacja, żeby wyczekiwać odpowiedniego momentu, w którym zechcesz wdrożyć coś nowego, zaproponować nową usługę. Jeśli czujesz faktycznie, że jakby to nie jest ten moment, ta chwila, to po prostu przeczekaj, obserwuj, wypatruj odpowiedniej chwili, ale to też nie oznacza, że w momencie oczekiwania na lepsze czasy, jak to się mówi, mamy, krótko mówiąc, jakby no, gdzieś tam samobiczować siebie, czy jakby tracić wiarę w siebie. To nie o to chodzi. Chodzi tu o sytuację, że bliźniak wyczuwa i moim zdaniem też przeanalizowałeś sobie pewne sprawy i zdajesz sobie sprawę, że teraz tu, gdybym zaczął coś nowego wdrażać, nad czym długo pracowałem i w co włożyłem masę swojego serca, to okoliczności niestety nie są sprzyjające, żeby to rozpocząć, że muszę wyczekać bardziej, moim zdaniem, aż się zmieni koniunktura, aż się zmieni sytuacja, bardziej sprzyjający moment. I to dla mnie tutaj karty pokazują, że taki moment nastanie, że nastąpi ten moment, w którym będziesz się mógł otworzyć ze swoją usługą, ze swoim produktem, z tym czymś nowym, z jakąś taką tutaj transformacyjną energią w tle, z pełnym potencjałem, pokazać pełen potencjał tego, co masz do zaoferowania. Oj, dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, przygotowuję karty i zapraszam wagi. Moje drogie wagi, teraz Wy.
Tak, teraz web. Sprawdzałam tylko, czy urządzenie ruszyło się z nagrywaniem z powrotem. Kochani, od czego zaczynamy? Zaczynamy od osób, które poszukują lub zimą zdecydują się poszukiwać pracy. Zobaczymy, jakiego rodzaju wskazówki nam się pokażą, co dobrze jest wiedzieć. Następnie zweryfikujemy wiadomości dla osób, które pracują na etacie i dla osób, które prowadzą własne działalności. Dobra, zaczynamy. To ciekawe, bo bliźnięta jakby miały pierwszą kartę identyczną, że tak powiem. Tutaj wiesz co, i ja to powiedziałam bliźniętom, więc powtórzę, zobaczymy jaka będzie reszta kart. Tutaj ważne jest moim zdaniem, żebyś zredagował swoje CV bądź list motywacyjny. To jest moje zdanie. Napisał coś jeszcze raz, przeredagował. Może też możesz ewentualnie poprosić kogoś, jeśli masz w swoim gronie znajomych osobę, która zna się na rekrutacji, która jest Ci w stanie pomóc, droga wago. To dla mnie tutaj jest taka, powiedziałabym, energia, żeby ktoś na to rzucił okiem jeszcze, tak? Żeby ktoś uwypuklił Twoje mocne strony w tym CV, w tym życiorysie, w tym liście motywacyjnym, wskazując, ile pozytywnego jesteś w stanie i dobrego jesteś w stanie, droga wago, wnieść do danej sytuacji zawodowej bądź biznesowej. Tak bym to określiła. Więc zwróćcie na to proszę uwagę pod tym kątem. To się tutaj pokazuje. Dla wagi, która nie do końca wie, w którym iść kierunku. Zapisuj sobie wszystkie myśli odnośnie Twoich spraw zawodowych, oczekiwanych przez Ciebie rozstrzygnięć, rozwiązań, to co pragniesz robić. Z tego chaosu myśli może za jakiś czas jakby ukazać Ci się konkretny kierunek. A teraz zobaczmy dalej. 8 monet. W którym kierunku, droga wago, poszukująca lub chcąca zmienić pracę, chciałabyś się rozwijać? Tutaj jeszcze jest takie pytanie. Paś mieczy. Poszukać tym samym później dla siebie nowych możliwości. Paś mieczy i karta księżyc, dokładnie. Paś mieczy oznacza odkrycie prawdy o sobie, jak dla mnie. Tutaj w 8 monet szczególnie, czyli takiej prawdy, która powoduje, że chcemy w tym kierunku iść dalej, rozwijać się właśnie, tworzyć coś później, tak? Przekładać naszą wiedzę na materię. Dodatkowo paś mieczy, mówiłam, oznacza na przykład osobę, która jest biegła, która zna się na trendach, to może być ktoś, kto ma związek z rekrutacją albo rekruter, ktoś bardzo bystry, ktoś bardzo mocny intelektualnie, taki bardzo komunikatywny też, kto pozwoli Ci w moim odczuciu właśnie uwypuklić Twoje mocne strony, przeredagować jakoś CV bądź list motywacyjny i to jak dla mnie pokazuje lub daje Ci możliwość w moim odczuciu zmiany czegoś. Pójście bardziej za głosem swojego serca i duszy dla wagi, która faktycznie na ten moment nie wie do końca, w którym kierunku, co chciałaby robić, gdzie chciałaby się rozwijać, w tym kierunku chciałabyś się rozwijać, droga wago, zawodowo, szukasz tej odpowiedzi, tak? Tutaj ta twoja detektywistyczna nutka po prostu zostaje wdrożona w życie i zastanawiasz się i poszukujesz i badasz i tak dalej i nadal nie wiesz, to tak jak mówię, w moim odczuciu ważne jest, żeby zimą zapisywać sobie różnego rodzaju spostrzeżenia, marzenia odnośnie Twojego życia zawodowego, ponieważ z tego wszystkiego wyłoni się jakaś konkretna myśl. Dobrze, wagi pracujące na etacie. Uda Ci się wyjść z kryzysu. Zrekonstruować coś. I będzie harmonia. No to szczególnie dla wag, tutaj się pokazuje informacja, które miały bardzo ciężki ten rok. Bardzo ciężki, bo on był kryzysowy pod tym względem, że było dużo napięć, niepewności, dużo nerwów. Jakby czułeś może momentami traktowany się niesprawiedliwie, były jakieś nieporozumienia w pracy, napięcie. Generalnie trochę kryzysowa sytuacja i wydaje mi się, że tutaj karty wskazują, że zimą atmosfera się oczyści i będzie, powiedziałabym, jakby to wpłynie bardzo pozytywnie na Twoje wibracje i na w takie wypracowanie spokoju ze środowiskiem, w którym pracujesz, no i w sobie samym też. O proszę, karta sprawiedliwość, oto ty. Bądź fair, wszystko się dobrze skończy. Paś monet jest bardzo racjonalny, chciałam powiedzieć. On przekazuje bardzo racjonalnie wiadomości, tak? Jest skoncentrowany na konkretach, nie zakłada, to też jakby droga wago, jeśli przyczyną jakiegoś kryzysu, niepowodzenia w pracy, jakby był trochę, uznasz po przemyśleniu, ja nie mówię, że tak nie było, ty uznasz po przemyśleniu,
Okej, okay. Mogłem zrobić coś inaczej. Okej, okay. Trochę rzeczywiście tutaj nawaliłem. To ten paćmonet jest chętny do tego, żeby się dowiedzieć, żeby się douczyć, żeby coś odbudować, zrekonstruować. To jest też dla mnie taka informacja, okej? Okay? Dla części z Was nowa trochę w zakresie tej organizacji, w której pracujecie, jakaś nowa możliwość tutaj się pokazuje. Nowe stanowisko tak naprawdę. I teraz to stanowisko to jest o tyle ciekawe, że to Wam może przynieść jakby dużo spokoju, jeśli chodzi tutaj właśnie o kwestię spokoju w nas, czyli odsuwamy się od tego, co było kryzysowe i nieprzyjemne, co czułyście, możemy, moje drogie wagi, że wciąż musicie się z czymś zmagać i wymaga od Was dużo poświęcenia i jakby wkładu i zaangażowania. Finansowo średnio, szczerze mówiąc, ale jakby rozwiązuje się jakiś problem, tak? To dla osób, które naprawdę chciałyby wyjść z kryzysu zawodowego, jakby nadal mieć pracę, ale zmienić na przykład środowisko, dział i tak dalej. To tutaj się pokazuje taka informacja, pokazuje się taka możliwość. To finansowo nie będzie jakoś mega interesujące, dlatego że w tej pracy będziesz musiał się jeszcze dużo nauczyć, ale na pewno ma ogromny potencjał. Cztery miecze. Dla wagi, która jest znudzona w swoim obecnym miejscu pracy etatowej, powiedziałabym, szukaj głębszego sensu w tym, co ma się wydarzyć. Ten człowiek tutaj, zobaczcie, on jest mega znudzony i zmęczony przede wszystkim. On już nie ma siły zastanawiać się, gdzie mam teraz te pionki wszystkie poukładać, żeby wygrać tą sytuację, tak? Mam ochotę po prostu odpocząć. Nie mam jasności umysłu na ten moment. Muszę poświęcić sobie trochę czasu, żeby w ogóle się zastanowić, co dalej. Trzy miecze wbite, nie walczę. Już, nie walczę o to, nie walczę z tymi ludźmi, chcę ten kryzys zażegnać, więc tutaj też się pokazuje jakiegoś rodzaju możliwość, dzięki temu, że jesteś fair, jesteś w porządku, starasz się być obiektywny, zażegnania jakiegoś kryzysu zawodowego, jakiegoś nieporozumienia zawodowego. Bardzo ciekawe. Dobra, wagi działalnościowe. Nowe doświadczenia dla Was, które będziesz w stanie zintegrować i to będzie Cię bardzo cieszyć. Rozkoszuj się podróżą. Tutaj się pokazuje waga, która robi to, co kocha i lubi to robić. Też taka, powiedziałabym, jakaś spontaniczna Twoja reakcja, jakaś spontaniczna decyzja może się przyczynić do fajnej zmiany i tak naprawdę przestajesz się czymś martwić, bo to jest karta mentalnych wakacji. Po prostu, nie martwimy się, tak? Czerpię dużo radości z tego, co robię, odczuwam progres, to się naprawdę dzieje. Nowe doświadczenia wprowadzam, że tak powiem, i nowe możliwości wprowadzam jakby do swojego biznesu całkiem spontanicznie. Mam chyba szczęście, mi sprzyja, tak tutaj jeszcze karty wskazują te pierwsze, bo to zapewnia mi wzrost. Trzy buławy, no pewnie rozwijam się. To jest karta rozwoju, to jest karta progresu, to jest karta osób, które poszerzają horyzonty, które odkrywają nowe terytoria, w sensie zdobywają nowe zamówienia, zwycięstwo. Bardzo fajny rok dla osób, które prowadzą działalność, dla wag, które prowadzą działalność. Jeśli teraz się czujesz w energii dziesiątki mieczy, czyli że po prostu, Boże, jaki to był ciężki rok. Wciąż jakiegoś rodzaju kłody pod nogi, otoczenie nieprzychylne. Tutaj pamiętajmy, w dziesiątce mieczy też jest czasami konsekwencja naszych decyzji, przez którą musimy przejść, lub po prostu jakieś takie nieprzychylne środowisko, które nam utrudnia coś, tak? Ale to najgorsze już jest za tobą. Lub tak naprawdę, ponieważ pokazała nam się, powiem wam, tak naprawdę wiosną najgorsze będzie za tobą. W sensie zima to jest ten taki moment kulminacyjny, a później już tylko nic, tylko cieszyć się tym, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że trójka buław to jest karta baranowa i to jest końcówka marca, pierwsza część wiosny, okej? Okay? I później mamy Jowisz w Lwie, to jest sierpień, początek sierpnia. Czyli wydaje mi się, droga wago, że wychodzisz z jakiegoś, powiedziałabym, jeśli przetrzymasz tę sytuację, jeśli teraz tak się czujesz właśnie, prowadząc działalność, że no kurczę, dużo lekcji pobrane, jeszcze wiem, że muszę to załatwić, tamto załatwić, wciąż jakiegoś rodzaju tej kłody pod nogi ktoś mi rzuca. Wytrzymaj to, ponieważ sprawy się zmienią, nastąpi progres i odkryjesz nowe horyzonty. Dla mnie trzy buławy to jest karta, w której czuję, że wszystko się układa. Tak? Sprawy rozwijają się po mojej myśli. W końcu, na przykład, okej, okay, po tym wszystkim, co się tutaj zadziało, dużo się nauczyłem z tych wszystkich sytuacji, ale nawet te trudne mnie nie zatrzymały i tu jest zwycięstwo dla wagi. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam, przygotowuję karty i zapraszam wodniki.
Okej, moje drogie wodniki, zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy od osób, które, od informacji dla osób, które będą poszukiwać pracy zimą lub teraz poszukują pracy. Pamiętajcie, że jeśli zimą będziecie poszukiwać pracy, to tutaj proszę szukać dla siebie informacji. Następnie, słuchajcie, przechodzimy do osób, które są, no, które pracują na etacie, ok? A ostatnia opcja to są osoby samozatrudnione, prowadzące działalności, biznesiki, te historie. I tutaj sprawdzimy, co i jak. Dobra, zaczynamy. Ok, wszystko w odpowiednim czasie. Tutaj karta mówi, nie stresuj się, nie kontroluj, nie sabotuj sam siebie. W odpowiednim czasie Twoje manifestacje zadziałają. W tym znaczeniu to, czego pragniesz, do Ciebie przyjdzie. W tym znaczeniu, że po prostu to zgarniesz. Jeszcze chciałabym powiedzieć. To jest też związane z jakimś Twoim wzrostem osobistym, duchowym, zawodowym. Więc zobaczymy, co pokaże tarot. W 7 mieczy. Tu jest ten wzrost, bo 7 mieczy to jest Twoja energia, drogi wodniku, bo jest to siódemka, jakby siódemka mieczy. Księżyc w wodniku. Tym samym więc ona Cię zachęca do działania strategicznego, do używania swojej wyobraźni, wyobraźni i intuicji, bardzo silne połączenie wyobraźni i intuicji, które jest Twoją mocną stroną, drogi wodniku, i diabeł, i doprowadza do tego, że w tym, co robisz, jesteś mistrzem lub chcesz być mistrzem. Więc szczerze powiem, tutaj jest troszkę ego, bo Ty znasz swoją wartość, drogi wodniku, wiesz, kim jesteś, wiesz być może, że z niczego możesz stworzyć coś doskonałego. Natomiast tu jakby karty sugerują, jak dla mnie, że żebyś wypatrywał odpowiednich ofert. To będę z Tobą wprost będę Ci mówić, tak. Żebyś wypatrywał odpowiednich ofert. Takich, które spełnią Twoje oczekiwania i też żebyś sobie nie umniejszał. Bo pamiętajmy, że diabeł może być bardzo restrykcyjny. On oznacza również lęk w nas. I tak arcykapłanka też może, okej, okay, mówić o mądrości, o intuicyjności, ale żebyś czegoś nie przemilczał być może, żebyś sobie nie umniejszał. Czyli takie trochę wyważenie pokazuje się. Używaj swojej wyobraźni, ona jest mocną twoją mocną stroną. Taktyka jest twoją mocną stroną. Pomysłowość jest twoją mocną stroną, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, jeśli chodzi o kwestie brania udziału w różnego rodzaju spotkaniach rekrutacyjnych. To wszystko jest na tak, ale tutaj musi być wyważenie jeszcze, żebyś się pokazywał z odpowiedniej strony, że tak powiem, tak? Nie tylko ja, moje i tak dalej, tylko może co dobrego wniesiesz do tej sytuacji, albo jak tę sytuację będziesz w stanie swoimi kompetencjami wesprzeć sytuację, stanowisko, firmę, trudno mi powiedzieć. To trzeba moim zdaniem wyważyć. Dobrze, zobaczmy dalej, zobaczmy teraz osoby, które pracują, są zatrudnione na etacie. Co, wiesz co, powiem Ci tak, to bardzo też fajna energia, bo ona mówi, że cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, informuj o tym. Pokazuj się od strony osoby bardzo kreatywnej. Tutaj też możesz otrzymać jakiegoś rodzaju dobre wiadomości. Dobre wiadomości, które dla Ciebie będą jak prezent, zaskakujący prezent. To może być jakiś nowy kierunek, nowa rzeczywistość dla Ciebie, więc bardzo możliwe, że no, na przykład ktoś Cię obserwuje gdzieś, Twoje poczynania zawodowe na LinkedInie albo na innych tam, powiedziałabym, golden line'ach i macie na oku w każdym bądź razie. Na przykład ktoś, kto jest zainteresowany współpracą z Tobą albo ktoś, kto jest zainteresowany, żebyś u niej, u tej osoby pracował, w tej firmie pracował i tutaj jakby się pokazuje taka możliwość i trzeba będzie podjąć decyzję, czyli dostaniesz zaproszenie do współpracy albo jakiegoś rodzaju zaproszenie do awansu i trzeba będzie podjąć decyzję i trójka mieczy mówi, że to nie będzie dla Ciebie wcale łatwa decyzja, bo myślę sobie, że w miejscu, w którym jesteś po prostu wygląda na to, że jest Ci w miarę dobrze i w miarę ciepło. Tak się tutaj pokazuje. W każdym bądź razie ten, powiem Wam jeszcze coś. Ta praca, jakaś nowa możliwość, nowe zaproszenie do współpracy, tutaj nowy etat, jakaś premia, w sensie idę dalej, tak, czyli awans, ono może być dla Ciebie bardzo rozwijające, bardzo inspirujące, ale rozczarowujące jest to, że finansowo Ci się nie będzie zgadzać ta sytuacja. Tak, czyli że ten paś monet to jest jakby pod względem finansowym coś, co wiemy doskonale, że jesteśmy więcej warci, zasługujemy na więcej, nasze kompetencje oczywiście mówię pod takim merytorycznym kątem, natomiast problem polega na tym, to się tutaj pokazało, że to, co zostaje Ci zaproponowane, spełnia Twoje ambicjonalne wymagania,
jest dla Ciebie mega rozwijające, mega interesujące, natomiast pod kątem materialnym być może na początku nie do końca. I na tym polega tutaj ten problem. Ja bym rzekła, wiesz, też jakby porozmawiaj o tym, w sensie nie odrzucaj tej oferty, jeśli taka do Ciebie przyjdzie faktycznie. Staraj się o tym rozmawiać, jak mogę zmienić tę sytuację z tego pazia monet na rycerza monet na przykład, w jakim okresie i tak dalej. Tu bym coś dogadywała, omawiała. Szczerze Wam powiem, no ostatnia karta to karta zwycięstwa w ogóle, czyli możesz być z siebie dumny, zadowolony i to się pokazało dla etatowców, także pokazujcie się jak najlepszej strony tutaj. To chodzi o to, żeby oczywiście jakby realizować to, co mamy zrealizować, ale w czasie tej realizacji od A do B jeszcze się wykazać jakąś właśnie dawką kreatywności, inspiracji, jakąś pomysłowością, którą możemy troszeczkę, że tak powiem, zarazić otoczenie, którą zauważy ktoś, od kogo być może dużo zależy i zaproponuje Wam coś więcej. Biznesowcy. Pierwsza karta ciekawa. No dobra, tutaj trochę tak ryzyko jest tutaj, bo jeśli chcesz coś zamanifestować, co jest zgodne z Tobą i w Twoim sercu i wiesz, że to kochasz lub pokochasz i to jest jakby jeszcze tutaj gwiazdy, w ogóle pływają, dlaczego pływają? Gwiazdy tutaj jakby mamy na tej karcie, to szczerze Ci powiem, powinieneś uwolnić się od oczekiwań. W sensie trochę zaryzykować właśnie, wiesz, i nie oczekiwać ile i kiedy coś się zmieni, poprawi, jakie będę miał z tego profity i tak dalej, bo to jest, dla mnie jest taka energia. Jeśli chcesz coś zrobić, to po prostu serce Ci mówi i robisz to, tak? I tworzysz, i kreujesz. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że to może jakby nie zrealizować się pod materialnym kątem, tak jakbyś sobie tego życzył. I tu jest ta Królowa Kielichów, Rycerz Mieczy, czyli tak emocjonalnie bardzo satysfakcjonująco, Rycerz Mieczy, pomysłowy gość, Trójka Monet, ja myślę, że to będzie po prostu jakieś uznanie dla Ciebie. Trójka Monet oznacza pracę zespołową, pamiętajmy, która prowadzi do zwycięstwa dla Ciebie, dlatego, że to jest praca zespołowa, gdzie tak naprawdę Twoje umiejętności łączą się z innymi i tutaj jest taka symfonia działań, czyli każdy z elementów, każda z osób zaangażowana w tę sytuację jest równie ważna. Dlatego wydaje mi się, że i ta trójka monet jakby określa tworzenie, budowanie czegoś bardzo rzetelnie, rozwijanie czegoś bardzo na serio, przykładanie się do swoich zobowiązań, że tak powiem, bardzo tak jakby, no, że tam nie ma miejsca na jakiegoś rodzaju niedociągnięcia, ok? Natomiast jest jakiegoś rodzaju ryzyko z tym związane, tak? Czyli tak jakby karty wskazują, tu dziwne to przesłanie, ale powiem, no sprawdźcie sobie ascendent. Zaangażuj się w tę sytuację, zaangażuj się w tę pracę zespołową z całym sercem swoim, drogi wodniku. Po prostu. Z całą swoją pomysłowością, komunikatywnością. W ten sposób się w to zaangażuj. I nie oczekuj niczego za bardzo w zamian. To nie znaczy, że nic dobrego do Ciebie nie przyjdzie. Ale tutaj chodzi o to, żeby odsunąć jakiegoś rodzaju oczekiwania i po prostu zaangażować się. Raczej postawić na to pod takim sercowo-duszowym kątem widzenia, a nie co będę z tego miał. Taka informacja dla wodników, bardzo specyficzna, więc najmniej, że będziesz miał uznanie, krótko mówiąc, zapewne jakieś zasoby też, ale no sprawdźcie sobie jeszcze ascendent i to chciałabym Wam powiedzieć. A teraz już dziękuję, ściskam, pozdrawiam.